Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, chciałem dzisiaj z Wami podzielić się taką jedną historią, która spotkała mnie, już nie pamiętam gdzie dokładnie, to było kilkanaście lat temu, ale na pewno na parafii, nie na jakichś wakacjach czy odpoczynku. Mianowicie pewnego dnia, kiedy właśnie wyszedłem z kancelarii, podbiegł do mnie zdyszany, myślę, że młody mężczyzna, tak gdzieś w wieku powyżej 20 lat. To, co było charakterystyczne, to autentyczne przerażenie w jego oczach. I wyznał mi bardzo krótko, ale z naciskiem, że proszę księdza, ja nie chcę umierać. To mnie zaskoczyło, no bo widząc młodego człowieka, który akurat no, nie wygląda, jakby miał za chwilę odejść z tego świata, i takie przerażenie w jego oczach, zapytałem, co się stało. Dlaczego akurat przybiegasz do mnie z taką informacją? On mówi, otóż w ciągu krótkiego czasu, trzy razy ktoś powiedział mu, że umrze. I za chwilę też do tego człowieka przyszła jego koleżanka, być może dziewczyna, też z pewnym zaskoczeniem, a może i nawet przerażeniem na twarzy, i powiedziała, że jak najbardziej on mówi prawdę, bo ona też to słyszała. Trochę mnie to zaskoczyło, ale tak po chwili zastanowienia pomyślałem sobie o jednej rzeczy, mianowicie kto może chcieć śmierci człowieka? Kto może chcieć jego nieszczęścia? Kto może chcieć, żeby ten ktoś po prostu zniknął na zawsze? Na pewno nie jest to Bóg. I tak mu właśnie powiedziałem, że słuchaj, Bóg nie chce twojej śmierci, Bóg nie chce na pewno nic złego dla ciebie. Bo jeżeli to On oddał swoje życie na krzyżu, jeżeli to On przelał swoją krew po to, abyś ty mógł żyć, abyś mógł cieszyć się tym, kim jesteś, to dlaczego miałby mówić tobie, że masz umrzeć? I zaczął się chłopak nad tym głębiej zastanawiać i mówił, proszę księdza, ja przyszedłem tutaj, ale tak naprawdę do końca nie wierzę. Przyszedłem, bo to był jakby to była jakby ostatnia rzecz, którą mógłbym zrobić i właśnie zrobiłem. Przyszedłem, aby powiedzieć o tym księdzu. Bo faktycznie tego chłopaka zupełnie nie znałem. Nie znałem też jego dziewczyny, ale w sumie w duchu, wewnętrznie ucieszyłem się, że go zobaczyłem, bo przecież jestem księdzem. Jestem po to, aby przekazywać ludziom dobrą nowinę, aby właśnie mówić o tym, że Bóg cię kocha, że zbawił cię, że oddał swoje życie na krzyżu, że ma dla ciebie wspaniały plan, że wszystko to, kim jesteś, co robisz, nawet jeżeli to do końca by tobie nie pasowało, to jednak ma sens, bo Bóg nawet ze zła w ludzkich kategoriach może wyciągnąć dobro. A więc powiedziałem mu to wszystko, co sam osobiście czuję. Nie mówię tego dlatego, że nauczyłem się takiej formułki. Absolutnie nie. I nie myślę w ten sposób, że ksiądz to wiadomo, zawsze będzie miał coś takiego do powiedzenia, co na pewno nauczył się w seminarium. No, bzdura zupełna. Nie, ja sam to przeżyłem i sam to wewnętrznie odczuwam, że tak jest. Dlatego tym bardziej poczułem się zobowiązany, aby temu człowiekowi właśnie to powiedzieć i powiedzieć mu przede wszystkim, że tej śmierci nie chce Bóg, który go stworzył.
To, co przychodziło mi na myśl, to przeciwnik Pana Boga może chcieć Jego śmierci, może chcieć tego, żeby coś złego mu się stało. A więc co możesz zrobić? Tak sobie pomyślałem. No, może skorzystaj z sakramentów świętych. Kiedy ostatni raz byłeś u spowiedzi? Kiedy ostatni raz byłeś w kościele? No, mówisz, że nie chodzisz do kościoła, więc przypuszczam, że raczej też nie byłeś u spowiedzi. No ale co zrobić, żeby się zmobilizować? Może właśnie potrzebna jest taka sytuacja, kiedy czegoś autentycznie się przerazisz. Coś, co autentycznie spowoduje, że wewnętrznie zaczniesz kipieć i zastanawiać się, właściwie to już jest koniec. Nic nie jest mnie w stanie uratować. I dzięki Bogu, że jest Pan Bóg, można by było tak powiedzieć. Można chwycić się jednak tego, co mówi Słowo, a Słowo zawieść nie może i mówi bardzo wyraźnie. Zanim począłeś się w łonie matki, już cię znałem, mówi Pan. Już dla ciebie przygotowałem plan. To wszystko Pan Bóg przygotowuje dla nas, abyśmy pomimo naszych różnych bardzo dziwnych często pomysłów na życie, jednak weszli na tą drogę, która w konsekwencji prowadzi do celu. A celem naszym zbawienie duszy. I to na pewno tutaj w tym miejscu niejednokrotnie będę przypominał, bo przecież tak faktycznie jest. A więc to wszystko, co mogłem w tym momencie zrobić, to właśnie z takim osobistym przekonaniem powiedzieć to temu młodemu człowiekowi. Wiecie, że to była moja szczególna radość, bo pamiętam doskonale, jak po kilku dniach rzeczywiście zobaczyłem go w kościele i był u spowiedzi. Akurat nie u mnie, u jednego z moich kolegów kapłanów, ale bardzo się cieszyłem, że właśnie to spotkanie i to, co usłyszał, być może też to przerażenie spowodowało, że nawrócenie jego stało się faktem. Potem widziałem go jeszcze parę razy w kościele. Już więcej nie miałem okazji spotkać, bo wiem, że jakoś na krótko po tej sytuacji zmieniłem parafię. Ale myślę, że opowiadając wam tą historię, chciałbym przede wszystkim powiedzieć, że jeżeli przyjdzie do ciebie taka myśl, albo może ktoś powie tobie, bo on tak mówił, że 3 razy z niezależnych źródeł usłyszał, że na pewno umrze. I to stanie się już za chwilę. Jeżeli ktoś taki by się znalazł, żeby tobie to powiedział, jeżeli ktoś taki by się znalazł, żebyś taki głos usłyszał, to odwołaj się do Pana Boga. Odwołaj się do tego wszystkiego, co Pan Bóg mówi do mnie, jako do swojego umiłowanego dziecka. Odwołaj się do krzyża. Nie jako niezrozumiałego znaku, ale bardzo konkretnego znaku, znaku łaski zbawienia, znaku zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i nad śmiercią. Bo Chrystus umarł na krzyżu, to fakt, ale też zmartwychwstał. Zmartwychwstał i my, jako wierzący chrześcijanie, już od 2000 lat w to właśnie wierzymy. I to jest coś, co nas podtrzymuje przy życiu, przy pozytywnym myśleniu, przy nowych pomysłach, przy całym bezsensie, które nam się czasami zdarza, właśnie w tym, co mówi Jezus i co możemy odczytać w Słowie Bożym, widzimy sens. Kochani, dziękuję wam, że jesteście ze mną podczas tych moich zwierzeń prosto z mostu. Tak chciałbym, żeby to, co mówię, trafiało do was i żebyście wiedzieli, że dzielę się z wami nie sprawami, które sobie akurat w tym momencie przygotowałem, wcześniej zapisałem, ale
historiami, wydarzeniami z życia mojego. Być może pojawią się też historie, które usłyszałem, po to, abyście mogli z tego żywego świadectwa zaczerpnąć dla siebie i zastanowić się nad swoim własnym życiem. I być może te kilka słów, które właśnie akurat w tym momencie usłyszałeś, pomogą Tobie powstać, zacząć coś na nowo, zobaczyć sens w Twoim życiu. Ja osobiście, jako kapłan rzymskokatolicki, będę się z tego bardzo cieszył, bo widzę w tym sens. W tym, że mówię do Ciebie i w tym, że te słowa przyjmujesz do swojego serca i one pomogą Ci być bardziej człowiekiem, a może dzięki świadectwu, słowu, może otwartemu Pismu Świętemu, które zaczniesz czytać, odnajdziesz w sobie Boga. Życzę Ci tego bardzo serdecznie. Niech obficie wszystkim Pan Bóg błogosławi. Dziękuję, że mogłem być z Wami przez chwilę, tu i teraz. Do zobaczenia.